Szanowni Państwo, kolejny raz spotykamy się na zebraniu dotyczącym wiadomej sprawy, czyli budowy siłowni wiatrowej. I na ostatnim i na przedostatnim spotkaniu żeśmy sobie wyjaśniali za i przeciw tutaj tej całej inwestycji. I dzisiaj chciałbym tutaj od razu, żebyśmy tutaj nie marnowali swojego czasu, zaproponować pytania, na które byście chcieli, bo chcę powiedzieć, że te pytania, które są tutaj postawione, będą opinią i będą podstawą do wypracowania stanowiska przez radnych naszej gminy, czyli przez radnych tych, którzy będą podejmowali uchwałę rady, czy przystępujemy do planu zagospodarowania tutaj tej części miejscowości po to, aby ograniczyć budowę tych siłowni wiatrowych, czy nie. Zależy na tym, żeby stwierdzić, czy w ogóle chcą Państwo, żeby był opracowywany plan na terenie obrębu Ludwinów. Jeżeli Państwo zdecydujecie, obręb Ludwinów to jest to samo, naprawdę. To szkodzi. Ale nie wiem, to może podziwiać powstałe wiatraki. Ja bym tutaj nie przeszkadzał, bo jeżeli w ten sposób, jeżeli w ten sposób będziemy rozmawiać, to nie skończymy i nie skończymy tego zebrania. Ja proponuję, tak jak powiedziałem, pierwsze pytanie dotyczy w ogóle, czy są Państwo za tym, żeby opracować miejscowy plan, czy są Państwo przeciwni opracowywania tego miejscowego planu. Jeżeli będzie większość mieszkańców przeciwna, to nie robimy tego drugiego głosowania. Drugie pytanie dotyczy o zakres tego planu, czy dotyczy tylko działek, na które w tym momencie są wnioskowane te wiatrowe siłownie, czy to zrobicie Państwo, zażyczycie sobie większy, bo to jest decyzja radnych, czy zażyczycie sobie Państwo większy zakres, czyli wszystkie potencjalne miejsca, w których ewentualnie mógłby powstać siłownia wiatrowa. Siłownia wiatrowa, która ma powstać na kamieniu akurat, tutaj na tej stronie, która już przeszła w zasadzie wszelkie możliwe organy odwoławcze, czy plan jest w stanie zablokować jej budowę? To wszystkie możliwe odwoławcze. W tej chwili burmistrz musi wydać pozwolenie na to. Nie. Chyba nie. Znaczy z tego co wiem, to ona jakby chyba nie przeszła. I tam jest jakby sytuacja chyba taka sama jak w przypadku tutaj tej lokalizacji, że wróciło do punktu wyjścia, bo tam nastąpiła zmiana lokalizacji chyba. Nie, po prostu jest jakby... Sprawa wróciła, tak jak na ostatnim spotkaniu czytałem pismo inwestora, sprawa wróciła do punktu wyjścia i zaczynamy procedurę od nowa, czyli... Chciałbym zadać pytanie. Ale niech mi Pan pozwoli dokończyć, żebyśmy mieli jasność, że sprawa zaczyna się od początku, czyli to, że coś tam kiedyś było ustalone, to tego już nie ma. Na tym terenie pokazało się niby dwa wiatr orły. Łabia orły się pokazała. Mało to, tam są żarty. Który mówił, że ten teren jest tak bioróżnorodny, że pokazały się białe orły, których jeszcze 4 lata tam nie było. Czyli w związku z tym regionalny dyrektor ochrony środowiska też tą informację będzie miał i będzie oczywiście podnosił poprzeczkę, żeby tutaj te gatunki ptaków ochronić, bo nie jest to ptak taki jak grubel, że jest ich wszędzie. Czy w planie zagospodarowania może być ujęty droga dojazdowa do posesji, który będzie? Nie zrobię tego tak, bo chcę. Jeżeli jest jakaś kwestia nie uregulowana, a przykładowo, że jakaś nieruchomość nie ma dojazdu, no to generalnie plan musi takie rzeczy rozstrzygnąć. Jaki jest dojazd, ewentualnie wskazać na drogę. I wtedy, ona wtedy, wtedy,
pewnej sytuacji. Natomiast jak ten plan wskazuje, jaki jest sposób dojazdu do nieruchomości i ewentualnie wskazuje drogę i przesądza, czy jest to droga gminna, czy na przykład wewnętrzna, czyli kogoś indywidualna. Chodzi mi o kwestię zawiadomień na dzisiejsze zebranie wiejskie. Wiemy, że część otrzymała zawiadomienia z urzędu gminy listem poleconym. Część mieszkańców została odwiedzona przez członków Rady Sołeckiej. Chciałabym, żeby teraz podnieśli rękę ci, którzy otrzymali pisemne zawiadomienia z urzędu gminy. A drugie, czy my zostaliśmy w ten sposób wyróżnieni, czy wręcz odizolowani od tej wsi? A przepraszam, to dlaczego pan Zbyszek jeździł po wsi i werbował ludzi, żeby głosowali dzisiaj po waszej stronie, Zbyszek? No dlatego Rada Sołecka też to robiła. Nie, nie, nie. Pocztą, czy wysyłaliśmy przez sołtysa. Sołtys był, stwierdził, ile osób jest w stanie obejść, tyle wziął, żeby ograniczyć koszty gminy, a do tych dalszych gospodarstw większość została wysłana. I to jest odpowiedź na to pytanie. Proszę o ciszę. Ja już na tę odległość. Co pan sądzi na temat tej decyzji i co, bo to jest, pan jest inwestorem i pan chciał tutaj budować ten jeden wiatrak czy dwa? Jeden wiatrak. Dwudwinowy, tak. No jeśli mieszkańcy podjęli taką decyzję, nie inną, no to trzeba będzie się z niego wycofać, tak? Poszukać innej lokalizacji, która będzie mniej spora. Ale niech pan powie, państwo byli już zaangażowani jakoś tutaj w tą inwestycję? Tak. Tutaj przyjeżdża ornitolog, chiropterolog. Także pewne badania już zostały poczynione w tym kierunku. No i niestety przepadnie wszystko. Czyli to jest jak gdyby wasza strata? Tak, to jest nasza strata. Czyli co, ale to z Żerkowa się wycofujecie, czy będziecie... Nie, pójdziemy do innego obrębu. Tak, postaramy się znaleźć gdzieś indziej działkę, która będzie po prostu mniej sporna. W głosowaniu tajnym brało udział 106 osób. Na pierwsze pytanie. Jestem za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych w celu wykluczenia realizacji elektrowni wiatrowych. Dla działek, dla których wnioskuje się budowę elektrowni wiatrowych, głosów za 13. Pytanie drugie. Jestem za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich potencjalnych terenów w obrębie Ludwinu w celu wykluczenia realizacji elektrowni wiatrowych, głosów za 91. Głosy nieważne 2. W tajnym głosowaniu przyjęto. Jestem za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich potencjalnych terenów w obrębie Ludwinu w celu wykluczenia realizacji elektrowni wiatrowych. Podpisy. I głosowanie jest w zasadzie jednoznaczne i ja też po to chciałem, żeby było zebranie i żeby mnie zadecydowała. Co prawda uprawnionych do głosowania jest 400 kilku mieszkańców. Zagłosowało 108, zdaje się. Jeszcze nie kończę zabawy z siłownią wiatrową, bo to jest, nie ukrywam, to jest pewna inwestycja dla gospodarstwa, która poprawia jakąś tam rentowność. Nie do końca jestem usatysfakcjonowany wynikiem głosowania, czyli liczbą mieszkańców, którzy przyszli, bo na przykład 300 mieszkańców nie przyszło obojętnych po prostu. I chciałbym przeprowadzić na przykład niezależne badanie, sondaż, jak kto, czy jest przeciwny, czy nie. I zgłoszę taką propozycję dla radnych. Moim interesem jest to, żeby wydzierżawić ten grunt i brać z tego czynsz dzierżawny. Inwestora jest interesem, żeby postawić na tym zarobić. Gminy powinno być. Postawić i brać od tego podatek i martwić się o rozwój gminy.